are you planning to do, son? Something subtle. Rico, you read me, hombre? I got a bit of a situation here. Big stuff. You mind dropping by? I'll send over my coordinates. Come as pronto as you can, buddy. Hej, cześć, siemano wam wszystkie ludzie z tej strony, Jack. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Just Cause 3. Jak słyszeliście, Sheldon ma do nas questa i pewnie chodzi to o któregoś z tych questów właśnie z DLC. Ale na razie jeszcze nie będziemy się z tym zajmowali. My lecimy tutaj do Lantuiny, aby zająć się tym zadaniem. Tylko najpierw muszę tutaj użyć Fast Travela. Jak widzieliście, przejąłem sobie jedno miasto w tym czerwonym regionie, ponieważ okazało się, iż ten niebieski region tam wyżej to jest po prostu region neutralny, który rebelianci dla siebie zagarnęli. Lecz niestety nie był to region, który ja mogłem przejąć tak po prostu, nie? Jeśli czajecie o co chodzi. Dobra, w sumie możemy sobie te flary uzupełnić tak przy okazji. Sara, i gdybym miał markery do uzupełnienia, to by się też uzupełniły, ale że nie miałem, no to się nie uzupełniły. Tak więc dobra. Jak to wygląda z dźwiękiem, bo muszę sobie sprawdzić. Bo jakoś tak za cicho, kurde, ten Sheldon gadał. A, no tak, to sobie ściszyłem specjalnie poza nagraniem. Jak sobie latałem i czyściłem. Dobra, głosy na full, efekty na tyle, no i powinno być w porządku. Także wczytajmy się jeszcze w opis misji. Ośmielony sukcesami rebeliantów, naukowiec imieniem Zino, biorący udział w badaniach nad militarnymi zastosowaniami Bawaru, chce zdezerterować. Jednak do tego potrzebuje eskorty rebeliantów. Mario i Rico spotykają się w mieście Lantuina, gdzie Mario przyrzeka, że nie będzie się mych wychylał. Zdrajca nazywa się misja. Good man, thank you. I didn't even go to school for this, believe it or not. Huh? Look at the hips. Look at the hips. What are you doing? I'm hiding in plain sight. You like? Try popping more and locking less. A lot of military vehicles around. I think I'll borrow one. You ready? You want me to come? It wouldn't be Frigo and etc. without Mario Frigo. Yeah. Still a military vehicle. Something armored, maybe. But not a plane or helicopter. I'm still woozy from all the hip shaking. Eh? Hey, and no tanks. I'm somewhat claustrophobic. No co ci mam zgarnąć w takim razie? Siadaj. To mam nadzieję teraz zadziała. No oczywiście. Spotkaj się z dezerterem. Dobra, gdzie mam jechać? Daleko. Ooh, I like this ride. I come for the armor plating, but I stay for the comfort of the faux leather seating. My intention to defect has been discovered. I require a security detail. Transmitting location now.
Dima said this guy is valuable. Let's not let him die. Do you know why he's defecting? No one likes working for Diravello. Plus, Dima says she promised him $5 American. $5 million? That's what I said. Millions. Okay, można i tak. Nico, hurry up! We have to hurry, Rico. The scientist is in trouble. Co się stało? Co? Jak to Mario nie żyje? No what the fuck? Jak Mario tu zginął? I am Dr. Zeno Antetokounmpo of the Rebellos Bavarian Corps. I must reach the armed resistance. It is my intention to defect. Are you my security detail? Security detail? I am Rico Rodriguez. This is Mario Frigo. Bondi. Mario, take the car. Zeno. Can you fly a helicopter? If I must. Good. That'll give them 2 targets to shoot. Targets? Lecisz, gościu. Lecisz. My associate Dima promised you would facilitate my escape to the United States. I require a standalone home in an affluent... I've got a counteroffer. You don't die. Usiadłości to sobie możesz z Diravello negocjować, gościu, ale nie z nami. Albo dajesz info, albo wypierdalaj. Brawo, ja? Dobra, może wypadałoby się, kurde, podstać bardziej pod helikopter? My associate Dima promised you would facilitate my escape to the United States. I require a standalone home in an affluent... I've got a counteroffer. You don't die. Can you really help from there? Problem? I can't believe this! So Doc, you're a scientist, huh? What do you study? I study Bavarian. But the general wants his scientists to create nothing but weapons. He tortured me, and he's killed some of my colleagues. So... I must defect! Cool, Doc. Follow us. We'll get you out of here in no time. Yeah? Can you really help from there? Ślepy jesteś, co ja robię? It's a Sam. I can't believe this. Zeno, don't fly too close until I take care of it. Hola, Rico! You're clear, but watch Can out for really more Sam sights. From there? I can't believe this. To lepiej uwierz, Sam. We're not going to make it! Don't worry, Doc. I'm on the job. Rico's here too. Rico, keep them off me! This thing ain't doing so good! You'll kill me! Rico, hey, we've been through a lot worse! Oh, that's very comforting. Can you really help from there?
Dobra, zamknij mordę, gościu! Boże, zaczynasz wkurwiać z tymi tekstami. Mario, damn it! Właśnie wysadziłem najlepszego kumpla w powietrze. Brawo ja. Dobra, to chyba się do Mario będę musiał przerzucić jednak na te działko. Będzie chyba lepiej. Serw Sabrico, eh? Another Sam. Panowie, mam dla was prezent. Serio przeżyła ten... W sensie przeżyła oczywiście. We're clear. No. E, Mario! Jezu! Takes any more bullets? Yeah, Rico, hang ten. Ja powiedz mi, że to już za chwilę jest koniec. Czy Mariusz się na jakiś resztę? Chce życia utrzymuje. Wiesz, to jest śmieszne? Ja chyba sam większość jej utworzyć nie niweluję, bo te moje strzały są tak celne jak kurwa... jak inteligencja polskiego rządu. No Mario, kurwa! No brawo! No stój w niej! Jak? No pytam się jak? Wybuchaj! Kaliklader to jest aż sam skończył przy zabrał dla siebie, nie? No, jeszcze tylko ten, padaj! O, Mary nagle został, kurde, tego?
A nie, dobra, bo to wcześniej był Mario, ale w pojeździe, a teraz jest Mario bez pojazdu. Okej. Dobra, powiedzmy, że to jakoś wyszło, chociaż było tu o jakieś 5 śmierci za dużo. Specific promises, assurances of wealth and land. We can take you back to General Di Ravello if you want. Jima, you detestable harpy! You tricked me again. Cieszę się, że żyjesz, stary. No dobra, misja wykonana. Jest może amunicja? Bym jakoś przytulił z chęcią. Zobaczmy, kolejny quest. Tutaj. Pewnie odblokowany po tym, jak to wyzwoliłem. Zrzut powstańczy FOV. Rakietowy cowboy. Podczas gdy Di Ravello przeprowadza zmasowany atak na Insula Fonte, Rico dołącza do Dimy w ruinach głównej wieży kontrolnej generała. Dima uważa, że skakowanie lokalnych systemów może raz na zawsze unieszkodliwić niszczycielski pocisk bawarowy składowany w Sima Leon. Ciekawe. Nawet bardzo. O kurde, czy to będzie ta akcja z tego intra? Że on tak, że będziemy na rakiecie lecieli? Się aż prosi, kurde, po tej nazwie. Okay, bring it in. Right here. Nice and easy. That's it. Come on, let's go. Watch your head. Come on, come on, come on, come on. Intend to raid transmitter. Destroy it. I am almost done with this. What? Bavarian bands in service of a madman. Hey! You may have to make a hasty retreat. Stay here. Guard the chopper! Ah, wise. Very wise. You might be Egyptian. Rodriguez? Ah, maybe not. Come on! I did work for Di Ravello. I know I told you this before. It's very troubling. He promised me everything. Unlimited funding, potential for groundbreaking discoveries. It impaired my judgment. I know I could. I did not stop to ask if I should. I gave him everything, Rico. Everything, the keys to the kingdom. Bavarian could kill billions. Billions! And I would be responsible for each and every death. Not now. Fine. Go. Mario! Are you seeing this? General Di Ravello is beast. Is this because of Zeno? Doesn't matter. We're ready for this. Start preparations for the counterattack. I'll be back, Dima. You stay here. Dajcie mi przyjść jakiś odrzutowiec, błagam. Odrzutowiec, odrzutowiec, odrzutowiec. Do 3 przekaźnika. Oh, come on! Co kurde taka akcja? Nawet tych samolotów tu nie ma! Gdzie wcięło? Dobra, jestem na miejscach. Nic nie gadałem, byłem ciekaw, czy coś się zdarzy. No niestety się nie zdarzyło. Okay. Drodze. Transmitter's coming up. Destroy it and I can disable the Ravello's missile system. Transmitter's gone. Deactivate the missile, Dima. Working. I need time. Ahoj, co teraz? The rebels are having trouble. Alessia, she will direct you to the worst fighting. And to this waypoint, Rico, the entire region is at war. Don't sound so excited. I'm not excited, just concerned. If we lose too many rebels, we'll lose the war. Just join in any fighting you see, Rico. Lose the rebels, lose the war. Got it. Dajcie mi jeden z tych śmigłowców, błagam.
No wtedy te walki potoczą się bardzo szybko. We're being overrun! We can't hold much longer! Send me the coordinates for the heaviest fighting! I'll see what I can do. Rico, we need help in Babica. Jezu, o czym ja mówiłem z tymi durnymi drzewami? Było widać, że to przeszkodzi? Nie było! Ale przeszkodziło! O, to jest rozwalone, pięknie. There are boats bringing a ton of military vehicles into Babica. Take them all out. To mi się nie udało niestety. No nie gadaj! No od czego? Od czego to wybuchło? Busy, Sheldon. Well, excuse me for pointing out the obvious there, amigo, but acquiring a Bavarium super weapon seems a little more important than whatever the hell else you're dealing with. Not now, Sheldon. Dokładnie, nie teraz. Japa w kubeł, chłopie i elo. Daj nam, kurde, prowadzić pizzę. A ty mi dajcie jakiś śmigłowiec. Running the rebels here. Bring them down. Żegnam. Zamykamy się i... BUM! Come on! Głowce, to rozumiem, że mogę jakiegoś przejąć. Przy górnej rogie sobie rozstawili skubańca, widzę. Serio, śmigłowce, kurde, przy tej? Przy może nie katedrze, przy... Bractwie może nie że się... Jezuitów chyba? Przecież nie, może chrześcijan? Nie bractwie, tylko też parafii? No nie wiem. Rico, these helicopters are giving the rebels trouble. Can you help? No staram się. Rico,
bez komentarza. Myślę, że jakieś rakietami się trafi, ale niestety. Musicie, mam swój troszeczkę transportu. Okay, nie wiem, czy ja się to zahaczyłem, no ale niech będzie. O, oh, come on! Nie chciałem się o to zaczepiać. Wynoś. No, trochę jestem zawiedziony, myślałem, że kurde będę mógł lecieć takim opancerzonym z rakietami, no ale niestety nie mogę. Szkoda wielka, no ale trudno. I co, czyżby teraz była ta dzida na pocisku? Najbardziej by to teraz pasowało, jeśli ma być szczery. Dima, I'm sorry about earlier. But bypassing security protocols... oh, Zeno's code's locked out? Diravello must have known he could not be trusted. Not good. Launch? Launch? Really? No. No, 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 this is not happening. This is impossible. Dima? Launch? Very likely. Now inevitable. Time for heroic gesture? Ah, but heroic gestures are my specialty. Jezu, nie dał się tak od razu! Rico Rodriguez. You know me? I knew you once. Now you are merely a sacrifice to the cleansing flame. Goodbye, Rodriguez! Dima! Zelda! Any ideas? No. Not a one. But Rico, we gotta save that missile. Drop it in the ocean, baby. We are the missile ship. Yeah. This should be interesting. Yeah. Nie gadaj, że tak obróci cały ten. Okej, w co go skierował? A w to! Fascinating. It's all in a day's work. Rico, you're amazing! We're going to need to celebrate! No. This is only the beginning, Mario. Jak on to tak obrócił? Dionizos PLDSH. Rakietki z niebios. Fajne. Krowie wino, nazywasz ta kolejna misja. Dobra, myślę, że możemy jeszcze się tą zająć. Zobaczmy się tylko odprawę. Po krzyżowaniu planu z Diravello, który za pomocą pocisku bawarowego chciał zlikwidować tysiące Medyńczyków, Rico odbiera telefon od Mario, który pilnie prosi o spotkanie. Rico, spodziewający się najgorszego po ciężkich walkach o region Isula Fonte, czym prędzej wyrusza na spotkanie z Mario. Dobra, to jeszcze tylko do odznaczenia. Ten nie granatnik, tylko to FOV. Czyli wezwanie po prostu nalotu. No nie powiem, fajna rzecz.
Mario! I'm here! What's so important? Mario! Where are you? Oh no. I've been turned into a cow. Only the kiss of a prince will set Mario free. Lucky for me, I'm not a prince. Come on, kiss my cow face. No. Morico? No. Where are you? Tell me where you are so I can kill you. Only your kiss will unlock the truth. I'm going to fucking kill you. Ah! You kissed the cow! Hey, guys! Rico kissed the cow! You are no longer my best friend. Don't be mad! We're down by the vineyard that used to be for the Muvelo special stock. Anything for Murio. Bym ciekaw, czy faktycznie smogli tę krówkę i zrobił to skubany. I'm sorry, Rico, but it was very funny. You kissed the cow's face. I'm still going to kill you, Murio. On jest na bug nawalony, nie ma bata, żeby był trzeźwy teraz. Biorąc pod uwagę jego reakcję i fakt, jak bardzo go to śmieszy. Mnie to po prostu bawi, no bo smok tą krówkę. I cmoknięcie z krówką sprawiło, że trochę średnio u niego, u Rico z przestrzenią drzewo a powietrze, więc zaliczył solidne zderzenie z rzeczywistością. Rico! Right here! There's a truck loaded with the genit private... Wine? I thought you riding the plane was amazing, but now the missile? Man, I ain't never going to ride no in the missile. I live to be the 200 years old. I won't do anything even a half of that cool. As someone who has ridden a missile, let me tell you, it's pretty cool. This is great. Stuff. Spierda. General, he knows his vintages. It's even in wooden barrels and not oil drums. What kind of booze do they put in oil drums? Oh, no, no, that's the worst. I found out the hard way. Mario chyba nie chce znać szczegółów, wiesz? Co to za coś debile jeżdżą po drogach? No! Sweet alcohol. Aj, po co to opierdalam tymi linkami, jak kurwa i tak beczki wypadają? Abstrahując od całości, czy w ogóle te beczki nie powinny być właśnie jakoś zabezpieczone w ogóle w tym... W tej ciężarówce? Wait, that truck is on fire! To niech się pali, nam nic nie grozi. Im już trochę tak. Dobra, i dwie beczki tylko zgubiłem po drodze. Na szczęście. Korowy i wino. Okej. Okay.
Ktoś się odezwie? Co, nikt? Serio? Co, będzie teraz taka cisza radiowa? Super, teraz będzie mnie logowało. Tej questa po nitce do kłębka. Dobra. Insula jak? Insula... Kurwa. Insula Drakon, czyli... Czyli tutaj, okej, okay, czyli na to pójdziemy jako przedostatni pewnie. Czyli jeszcze poczekamy sobie trochę na wyzwolenie tego, no ale zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Just Cause 3, w którym będziemy dalej kontynuowali opowiastkę fabularną. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!